Pomerania. Trzecia część, część trzecia, odnosić się będzie bezpośrednio do części drugiej. Mają Państwo po minucie na to, żeby odnieść się do odpowiedzi swoich adwersarzy z części poprzedniej. Zaczniemy tym razem dla urozmaicenia od mojej lewej strony, czyli pan Andrzej Sulawiak. Ja chciałbym tutaj zadać pytanie, jak należy promować małe i średnie przedsiębiorstwa? Wiemy tutaj z dyskusji, że padały zdania przeciwne, czyli żeby głównie oprzeć się dla rozwoju regionu na dużych przedsiębiorstwach lub na małych przedsiębiorstwach. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jak i jedne i drugie są potrzebne w danym rejonie, ale prosiłbym bardzo o właśnie może przedstawiciela prawicy i lewicy o jakieś stanowisko w tej sprawie, jeśli chodzi, jaki powinien być cel Urzędu Wojewódzkiego w kierunku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowisko w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw zostało przedstawione, także ewentualnie co pan by na ten temat sądził? Czy to jest ważne, żeby te małe i średnie przedsiębiorstwa wspomagać je, czy raczej jest okej? Okay? Wydaje mi się, że tak i że należałoby wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa, ale głównie poprzez działania pośrednie. Nie wydaje mi się, że dobrym celem jest bezpośrednie finansowanie małych przedsiębiorstw. Jest to zawsze niszczenie rynku w pewien sposób. Jeżeli daje się dotacje, czyli pieniądze, które nic nie kosztują, obniża się stawkę ZUS-u. Nie ma takich pieniędzy, które nic nie kosztują, proszę pana. To są pieniądze, które nic nie kosztują dla tego, który je bierze. Ale ci, którzy dają, to ich naprawdę dużo kosztuje. Ich to kosztuje, aczkolwiek uzyskuje pieniądze, na które nie, jakby nie zapracował. Uzyskuje ulgi, jeśli chodzi o ZUS i w tym momencie staje się przedsiębiorstwem, które w zupełnie innych warunkach działa na rynku lokalnym. W związku z tym wydaje mi się, że takie działania są złe. Poprawnymi działaniami jest pośrednie wspomaganie takich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez właśnie ograniczanie biurokratycznych... Dobrze, dziękuję. Ja jednak przez pana Andrzeja byłem wezwany poniekąd do tablicy. Za momencik, ale... I króciutko chciałem tylko powiedzieć... Najpierw pani Maria Ilnicka-Mądry. Zachowajmy pewną kolejność. Proszę odnieść się do któregoś z kandydatów i jego odpowiedzi. Znaczy, chciałabym się odnieść do rzeczy zasadniczej. Zasadniczej, jaką jest ustawa o samorządzie. O samorządzie wojewódzkim, która nam nakłada na ten samorząd pewne, że tak powiem, zadania i pewne ramy, w którym się może ten samorząd obracać. I tu do kolegi chciałabym powiedzieć, że wolność to nie jest robienie wszystkiego, co się chce. Wolność to również umiejętność życia w jakiejś społeczeństwie. Wolność to również pewnego rodzaju prawo, którego trzeba przestrzegać. I to prawo, pozwoli pan, że ten, no, to prawo akurat konkretnie chciałbym go odnieść do tego szkolnictwa zawodowego. Szkolnictwo zawodowe, właśnie kształtowanie kierunku w tym szkolnictwie zawodowym, prowadzenie tego, że właśnie parlamentu wojewódzkiego, tak jak gminnego, powiatowego, jest szkolnictwo szczebla. I tak powinno być, dziękuję, proszę państwa, bo na pewnych etapach, dziękuję, na pewnym poziomie nie może być panu samowoli. Osadowskiemu. Poproszę o komentarz. Niekoniecznie o komentarz komentarza, być może... Dobrze, bardzo krótko. Adwocem do tego, co pani była uprzejma powiedzieć. Wolność to wolność. To, o czym pani w pozostałych elementach mówiła, to są prawa. I one ograniczają, nie dają wolności. Oczywiście pamiętamy, my wolność jesteśmy partią... Wolność to nie samowola, pani proszę pozwoli, pana. Wolność to my nie mówimy, absolutnie tego nie mówimy, natomiast mówimy wprost, jesteśmy partią, która najwyżej sobie ceni wolność osobistą, nasze hasło to jest wolność, własność i sprawiedliwość, czyli mówimy o prawie do własności i o wolności osobistej. Nie wiem, czy mi starczy czasu, ja wypisałem sobie kilka uwag, zaczynając po kolei. Panie Andrzeju, szkolnictwo wyższe powinno iść w kierunku, jakie ustala państwo. Już się kierowano, panie Andrzeju, i to się skończyło na przykład w Szczecinie tym, że już nie mamy Politechniki Szczecińskiej. Studenci, którzy poszli na Politechnikę po to, żeby uzyskać tytuł magistra, go nie dostaną, bo mamy Uniwersytet Technologiczny. Tak działa państwo i to jest kolejny błąd. Pan Roszkowski mówi, że stolica powinna być w centrum. Nieprawda. Pan myśli z punktu widzenia urzędniczego. Trzeba rozproszyć finanse i nie wtrącać się. Dziękuję i to ślicznie. Załatwi sprawę.
Dariusz Wieczorek, proszę o komentarz do któregoś z tematów. Nie, nie, ja tu przyznam się szczerze, że jak kolegi słucham, to przypomina mi się taki spot sprzed paru lat chyba kandydata na prezydenta Białegostoku, który mówi, że podatków nie będzie, biedy nie będzie i niczego nie będzie. Więc to myślę, że spokojnie, bo jednak mamy ustawę samorządową, mamy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, który ma jednak jakieś kompetencje i my te kompetencje dzisiaj dyskutujemy, jak najlepiej zrealizować, bo po to startujemy. No jak mamy startować po to, żeby powiedzieć, że nic nie mamy robić, niech przedsiębiorca sobie zrobi, to ja się z tym nie zgadzam. Mówiąc o turystyce, okej, ale mówiąc o turystyce, zwracam uwagę na jedną rzecz. Słusznie pan mówi, że robią przedsiębiorcy te strony internetowe, ale rolą naszą, jako samorządu województwa, jest skoordynowanie i pokazanie tych stron jako całościowy produkt województwa zachodniopomorskiego. To wszystko można zrobić. I ostatnia kwestia, panie marszałku. 4 lata były na załatwienie tematu stoczniowego. Obawiam się, że straciliśmy niestety te 4 lata. No, dziękuję. Nie. To coście robili, Sylwester panowie, Chruszcz, przez 4 lata. Proszę o komentarz do wypowiedzi swoich kandydatów. Ja się odniosę do dwóch rzeczy. Tutaj kolega z PSL-u mówił, że Szczecin ma być regionu zachodniopomorskiego i Mecklenburgii. To ja odpowiem jako Ruch Narodowy, że oczywiście Szczecin powinien być stolicą kulturalną tego rejonu w Europie, stolicą nauki, stolicą finansową, biznesową, ale po naszym trupie stolicą polityczną. Nie po to tyle, żeśmy wkładali trudu, żeby stworzyć ten region, żeby oddawać chociaż część władzy politycznej. Nie, mówimy o Zaborze Brandenburg. Pani Mario? Mówimy, żeby oddawać stronie niemieckiej jakikolwiek wpływ na nasze decyzje. Myślę, że o tym chciałbym powiedzieć. A dwa, odniosę się do mojego przyjaciela z KNP, Marcinie. Myślę, że robisz dużo szkody, mówiąc o wolności w gospodarce w takim tonie. Wiesz, polityk powinien służyć, sejmik służyć gospodarce, służyć przedsiębiorcom i taka powinna być idea nas, które idą do sejmiku. Ale uwierz mi, bez kół zamachowych, bez silnego stoczni nie damy rady. Będziemy przelewać z próżnego w próżne. Panie marszałku, proszę odnieść się do któregoś z tematów. Oczywiście odniosę się do kilku. Po pierwsze ten wywołany temat stoczniowy zmusza mnie do pewnej refleksji, bo ta ślepa wiara w to, że jak skomunalizuje się stocznie, to będą tego nie wiadomo jakie efekty, czyli że jak będzie państwowe, to będzie lepiej. Już raz nas zaprowadziła na manowce, bo przypomnę koledze Wieczorkowi, że w 2002 znacjonalizowaliście stocznię i do niczego to dobrego nie doprowadziło. Dzisiaj przekazanie jej inne publiczne ręce też do niczego dobrego nie doprowadzi. Więc ja chciałbym powiedzieć w ten sposób, że ja jestem zwolennikiem takiego zdroworozsądkowego środka. Ani to nie jest tak, że ci przedsiębiorcy mają być pozostawieni sami sobie, administracji publicznej ma nie być i będzie wszystko fantastycznie, bo nie będzie. Ani z drugiej strony nie będzie tak fantastycznie, jak mówi kolega Wieczorek, że jak wszystko przejmie państwo, gminy i wszystkimi przedsiębiorcami będą w sposób etatystyczny zarządzać politycy, to będzie świetnie. I na koniec krótkie sprostowanie. Co wybory się mówi, że wszystkie problemy w Szczecinie to jest relacja marszałek-prezydent. To jest kompletna nieprawda, szanowni państwo. Dziękuję. Kazimierz Drzazga, proszę o ripostę. Szanowni państwo, słuchając tutaj jednego z moich przedmówców, zastanawiam się, czemu jest jedynko do sejmiku, skoro to nie sejmik, a mają decydować obywatele, przy całym szacunku dla obywateli. Drodzy państwo, ja oceniam relacje, uważam relacje marszałek, władze województwa, z władzami metropolii szczecińskiej, z władzami innych samorządów, że to jest sprawa priorytetowa, że nie może być tak, że bezrobocie to jest problemem tego, mnie to nie obchodzi, służba zdrowia to nie. Wszyscy władze, całe władze są za to odpowiedzialne. Uważam, że na tym polu jest bardzo wiele do zrobienia. Jeżeli poprawnie oceniam te relacje władze województwa, władze miasta Kołobrzeg czy Koszalin, w Szczecinie jest dużo do zrobienia. I deklaruję, publicznie deklaruję, bo jeżeli będziemy mieli możliwość współrządzenia w swojej ulotce, że to musi ulec zmianie. Dziękuję ślicznie. Tomasz Majewski. No, mój przedmówca powiedział, dlaczego obywatele mają prawo, dlaczego obywatele mają decydować. Bo takie jest ich prawo. Czego my się boimy? Czego wy się boicie? Że obywatele zadecydują, że to ma być tak zrobione, a nie inaczej? Nie po waszej myśli? Nie po waszej myśli, tak.
Ja ciekawy jestem, czy ci państwo, którzy są tutaj zebrani, chcieliby zadecydować, chcieliby podjąć decyzję na temat, jak wydać wasze pieniądze. Na pewno byście chcieli wydać te pieniądze tak, jak wy to uważacie. Tak, jak uważa większość, bo większość w Polsce ma rację. To nie jest tak, że mniejszość ma rację. Wy jesteście tylko przedstawicielami narodu. To oni was wybrali na to stanowisko. Czemu się boicie z kontaktu z nimi? Czemu tylko podczas wyborów się wychodzi, słuchajcie, super, fajnie, ekstra, naobiecujemy wam złotych gór. Fajnie. Wybudujemy wam wieże, tak, damy wam złote mury. Cieszcie się, klaskajcie uszami, pięknie. Nie tylko podczas wyborów, wyjdźcie też do nich w trakcie kadencji. Wydamy wasze pieniądze lepiej niż... Dziękuję, na pewno. Za odpowiedź i ostatnia tutaj riposta. Bogdan Roszkowski, proszę. Po pierwsze odniosę się tutaj do uwag dotyczących Szczecina jako centrum regionu. Mówiąc o tym centrum, miałem na myśli i oddziaływaniu także na Mecklenburgię, miałem na myśli oddziaływaniu kulturalnym, na płaszczyźnie sportowej, gospodarczej, edukacyjnej, a na pewno nie politycznej. Wydaje mi się, że to na końcu wyraźnie zaznaczyłem, używając słowa, że nie myślę o formalnej stolicy. To jest dla mnie, cytując klasyka, oczywista oczywistość. Natomiast ja jako osoba będąca, jak już wspomniałem, osobą zdrowego, za taką się przynajmniej uważam, zdrowego rozsądku, złotego środka, uważam, że ta dyskusja idzie w niebezpiecznym kierunku. Jedni mówią sejmik, inni mówią obywatele, natomiast jest i miejsce dla sejmiku, jest i miejsce dla obywateli. Obywateli trzeba słuchać, konsultować, natomiast to nie są czasy demokracji bezpośredniej, gdzie decyzja o wydatkowaniu jakiejś kwoty musi podlegać referendum. Dziękuję ślicznie wszystkim z państwa za odpowiedzi. Przechodzimy do części czwartej, ostatniej i tutaj już moja rola niemalże się kończy. Już nie będzie pytań, nazwijmy to częścią, w której jest czas na autoprezentację. Każdy z państwa ma po minucie na to, żeby zachęcić swoich wyborców do tego, żeby oddali na państwa głos. Bogdan Roszkowski na początek. Drogi wyborco, z pewnością zastanawiasz się, dlaczego miałbyś oddać swój głos, głosując do Sejmiku Wojewódzkiego na Bogdana Roszkowskiego. Są co najmniej trzy powody. Po pierwsze, jestem szczecinianinem, tutaj mieszkam, tutaj pracuję i problemy tego miasta są mi bardzo bliskie. Ale także są mi bliskie i znane problemy gminy i powiatu Police. To tam przez 4 lata pracowałem w zarządzie zakładów chemicznych Police. Do tej pory, spotykając się z ludźmi z Polic, odbieram duże wyrazy sympatii, wspomnienia dotyczące wzajemnej współpracy, wzajemnego działania. Po drugie, jestem człowiekiem wykształconym, z dużym doświadczeniem zawodowym, ale przede wszystkim umiem słuchać ludzi. Umiem słuchać ludzi, analizować, wyciągać wnioski i podejmować słuszne decyzje. Po trzecie, magia cyfr. 3 razy 1. Okręg numer 1 Szczecin Police. Lista numer 1 Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat numer 1 Bogdan Roszkowski. Dziękuję. Tomasz Majewski, jak rozumiem w imieniu Joanny Majewskiej. Szanowni Państwo, ręce mi po prostu opadają. Przed takimi napisałem sobie, tutaj mieliśmy wytyczne, jak to będzie ta debata wyglądała. Napisałem sobie piękne, bujną mowę na zakończenie, ale to nie o to chodzi. Moi drodzy, artykuł 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi wyraźnie, akurat to sobie napisałem, że władzę sprawuje naród, moi drodzy, przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. I trzymajmy się tego, zapomnieliśmy o tym lub bezpośrednio. To nie, tak jak tutaj niektórzy moi koledzy mówili, po co naród, po co obywatele, po co mieszkańcy miasta będą się wtrącać w to, co robi sejmik. Pamiętajcie, 16 listopada demokracja bezpośrednia oddaje wam głos. Pamiętajcie o tym, lista numer 2. Będziecie wtedy mieli szansę na to, żeby wypowiedzieć, co wy o tym myślicie. Jakie wy macie zdanie na temat wydawania pieniędzy, na temat kierunku, w którym zmierza Szczecin i województwo zachodniopomorskie. Dziękuję. Kazimierz Drzazga, proszę o krótkie podsumowanie. Szanowni Państwo, rozumiem, że są wybory. Że trzeba, niektórzy uważają, że demagogią, podpuszczaniem czy rozbiciem w nieuczciwy sposób można zyskać parę głosów. Ja jestem człowiekiem, który nie boi się wejść do klatek na Skolwinie, Golęcinie,
czystą czy nie, który obejdzie, który w trakcie swojej kadencji odbył nie setki, a tysiące rozmów. Działaczem podziemnej Solidarności, który był zawsze z ludźmi. Ale jest jedna zasadnicza sprawa. W tym wypadku jesteśmy przedstawicielami tych ludzi. Przed nimi odpowiadamy po całej kadencji. I najważniejsze to, żebyśmy uczciwie wypełniali swoje funkcje i swoje zobowiązania. Drodzy Państwo, jestem skuteczny, konsekwentny w działaniu. Staram się zawsze dotrzymywać słowa. Proszę o głosowanie na mnie. Dziękuję ślicznie. Olgierd Geblewicz, panie marszałku. Szanowni Państwo, to trudno jest zawsze mówić tak, tak o sobie, więc odniosę się trochę do tego emocjonalnego wystąpienia dotyczącego demokracji bezpośredniej. Dzisiaj jest, wbrew pozorom, wszyscy o tym wiedzą, bardzo trudno namówić do ludzi do tego, żeby zabierali głos w sprawach publicznych, i te dobre doświadczenia budżetów obywatelskich, które pobudzają taką aktywność obywatelską, warto rozważać również na szczeblu wojewódzkim, chociaż on jest znacznie trudniejszy, bo on jest daleko od mieszkańca, on nie zajmuje się takimi bardzo drobiazgowymi sprawami każdego mieszkańca, ale warto poszukiwać takich rozwiązań po to chociażby, żeby przybliżać ideę samorządu województwa jako takiego. Więc co do tego myślę, mniej emocja, konsensus na pewno się znajdzie. Jeżeli chodzi o mnie, to szanowni Państwo, ja 12 lat pracuję w samorządzie i mój jakby przebieg tej kariery, pseudo kariery, w cudzysłowie kariery, tej funkcji publicznej jest chyba powszechnie znany, więc ja staram się po prostu zawsze obiecywać tylko tyle, ile jestem w stanie podołać. Dziękuję. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. Sylwester Chruszcz, oddaję głos. Ruch Narodowy to jest realna zmiana. Jeśli dzisiaj Państwo nie idziecie na wybory, bo wiecie, że te partie, które dzisiaj rządzą Polską, nic nie zmienią, to właśnie Ruch Narodowy ma to zmienić. My chcemy być i jesteśmy tym ugrupowaniem, który jest realnie z ludźmi, który mówi tak, nie chcemy wyjeżdżać na zachód, nie chcemy wyjeżdżać na zmywak, chcemy zakładać własne firmy, chcemy tutaj budować naszą przyszłość i dlatego, szanowni Państwo, nie marnujcie głosu 16 listopada na te partie, które teraz dzisiaj współrządzą, a zagłosujcie na tych, które przynoszą realne zmiany, na Ruch Narodowy, który będzie bronił polskiego interesu narodowego, który mocno za nim obstaje. I korzystając z okazji, chciałbym też Państwa zaprosić 11 listopada na kolejny Szczeciński Marsz Niepodległości. Spotykamy się na placu Orła Białego o 11. Dziękuję. Dziękuję. Dariusz Wieczorek. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym Państwa namówić do tego, abyśmy poszli do urn wyborczych 16 listopada. Naprawdę, idźmy na wybory samorządowe, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo ważna sprawa. Druga kwestia, to chcę naprawdę wszystkich Państwa uspokoić. Nic złego się nie stanie dla województwa zachodniopomorskiego, jeżeli obecna większość, czyli Platforma i PSL, przestanie rządzić w sejmiku województw. Nic się nie stanie, środki z Unii Europejskiej dalej będą w naszej dyspozycji, dalej będziemy jako województwo mogli podejmować, jako sejmik będziemy mogli podejmować decyzje o tym, co z tymi środkami zrobić. Dlatego będę namawiał, głosujcie na SLD Lewica Razem, bo jesteśmy rzeczywiście alternatywą i inaczej chcemy naszym województwem zarządzać. Chcemy, aby sejmik rzeczywiście aktywnie podejmował decyzje w tych wszystkich sferach, o których tutaj żeśmy dyskutowali i aby marszałek był rzeczywiście gospodarzem województwa. Dziękuję. Marcin Osadowski. Koledzy wszyscy, proszę Was o głos. Ja powiem krótko. Szanowni Państwo, dokładnie na odwrót. Jeżeli jesteście w tym wszystkim zagubieni, jeżeli nie wiecie, o co w tym chodzi, jedni mówią głosuj na mnie, ja Ci dam więcej tego, inni mówią głosuj na mnie, ja Ci dam więcej czego innego. Nie idźcie do tych wyborów, jeżeli uważacie, że naprawdę nie wiecie, na kogo macie oddać głos. Bo moi koledzy, którzy tutaj siedzą, tak muszę o moich kolegach mówić, dzisiaj walczą o mandat i mówią idźcie, głosujcie, a potem zapominają, od kogo ten mandat dali. Jeżeli właśnie siedzicie przed telewizorem i szykujecie kanapki swoim dzieciom do szkoły, zastanawiacie się, czego jutro nie kupić, czy nie kupić może sobie lekarstw, czy może dzieciom nie kupić butów, to odpowiedzcie sobie, szanowni Państwo, na proste pytanie. Za czyje pieniądze oglądacie te uśmiechnięte buźki, te piękne, wymodelowane twarze na plakatach? To właśnie za Wasze pieniądze. Nowa prawica, nowy samorząd. My to zmienimy. Marcin Osadowski, lista numer 7. Dziękuję.
Pani Maria Ilnicka-Mądry, proszę o podsumowanie. Komitet wyborczy bezpartyjny. Bezpartyjny tak jak państwo, 90% państwa, którzy przyjdziecie do wyborów 16. Proszę państwa, jestem profesjonalistką w tym, co umiem, a umiem dbać o bezpieczeństwo zdrowotne. I robiłam, i myślę, że robić będę przy pomocy państwa, to dobrze. O państwa bezpieczeństwo zdrowotne, o państwa bezpieczeństwo społeczne, o państwa bezpieczeństwo komunikacyjne. Tworzyłam, współtworzyłam pierwszą kadencję tegoż sejmiku, tegoż parlamentu naszego wojewódzkiego i wiem, jak to robić. Wierzcie państwo, że swoje zdrowie, włącznie z tą karetką w Świnoujściu i w Kołobrzegu, spróbuję państwu to zdrowie i to bezpieczeństwo zapewnić, będąc w sejmiku. Dziękuję. Andrzej Sulawiak na koniec. Proszę państwa, jesteśmy stowarzyszeniem, jesteśmy organizacją kompletnie bezpartyjną, jesteśmy stowarzyszeniem społecznym, które już w tej chwili działa dla dobra ogółu. Prowadzimy strzelnice, prowadzimy zajęcia dla szkół, prowadzimy zajęcia dla organizacji narodowościowych, prowadzimy, udostępniamy również strzelnice wraz z całą kadrą instruktorską i robimy to zupełnie za darmo dla służb publicznych. Działamy na terenie Szczecina od dłuższego czasu. Daliśmy się poznać jako organizacja, która wspiera wszystkie inicjatywy społeczne, wszystkie oddolne inicjatywy społeczne. To dzięki nam na przykład Gwardia Narodowa mogła strzelać, mogła po prostu nauczyć się obsługiwać broń. To my organizujemy również zajęcia dla grup szkolnych. To dzięki nam również mogły powstać klasy mundurowe w liceum numer 7. Także proszę, głosujcie na listę numer 11. Dziękuję panu, dziękuję wszystkim kandydatom. Szanowni państwo, no, mam nadzieję, że chociaż odrobinę udało nam się ułatwić państwu tę decyzję, trudną decyzję, którą 16 listopada będą państwo musieli podjąć przy urnach wyborczych, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Dziękuję kandydatom za to, że mogliśmy się tu spotkać i podebatować sobie odrobinę. Dziękuję państwu przed telewizorami. Kłaniam się. Dobranoc.